W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że stroluję Ewelę na sekretnym chowanym pośród właśnie innych skinów. W dzisiejszym odcinku Ewela robi właśnie customa dla superbohaterów, a ja ubiorę sobie Misty, która może przebierać się za innych zlikwidowanych graczy. Czy Eweli uda się odgadnąć, kim jestem? Oglądajcie do końca, zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanał. No i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie, dlatego że on wygasa co 2 tygodnie. Już się ładuje, wszyscy mają skiny super bohaterów, a zobaczymy, jakiego skina wybierze Rafał. W lobby teraz możecie zobaczyć, jakiego skina wybrałem, ale zrobimy tutaj jeszcze małe zmiany. Po pierwsze, ubieram tego skina w takim stylu, w sensie weźmy sobie może ten styl, a jeśli chodzi o całość tego skina, no to zobaczcie, on będzie wyglądał w ten sposób. Także to jest pierwsze co, chociaż wiecie co, może wcześniej lepiej wyglądał, więc weźmy sobie może to z powrotem, tak mi się wydaje, że był wcześniej lepiej. Jeśli chodzi o plecak, to mam tutaj jeszcze z ostatniego customa ten plecak. Tak? Jeśli chodzi o plecak, ej, w sumie to nie wygląda głupio, no nie? Ale weźmy sobie jeszcze może coś innego, czekajcie. Pytanie, Ewela, czy można mieszać super bohaterów, czy nie? No tak! Wiecie co, ja tu z Ewelą co dopiero rozmawiałem i przez przypadek powiedziałem Ironmana, a ja Ironmana wybrałem, więc muszę wybrać co innego. Dobra, widzowie, jak możecie zobaczyć, Ewela będzie w szoku. Tyle wam powiem, widzowie. Ewela będzie w szoku. A, ubierzmy sobie coś takiego. Czy to pasuje? Nie, to w ogóle nie pasuje. Weźmy sobie może coś innego. O, to będzie dobre. I jeśli chodzi o zbieraki, no to wydaje mi się, że w sumie to może pasować do tego, co mam, wiecie gdzie. Także tak to wszystko wygląda. Takie rzeczy biorę. I co jest najlepsze w tym wszystkim? To, widzowie, to jest najlepsze. Tak szczerze czuję, że będę miała w dzisiejszym odcinku problem, ponieważ ja nie znam dokładnie tak nas tych wszystkich superbohaterów i na pewno będzie mi się to myliło. Ja jak zwykle mam problem z tym, gdzie lecieć, ale tym razem wybierzemy sobie dokładnie tą samą lokację, co w poprzednich odcinkach. Jak wiecie, gdzie latamy, czy z Ewelą, czy ze mną, no to powinniście wiedzieć, gdzie ja polecę teraz. Ja wam może zaznaczę na mapie po prostu, żebyście wiedzieli, gdzie ja lecę. Także lecę dokładnie tutaj, dlatego, że tutaj są pewne fajne rzeczy, które są potrzebne mi na początek po prostu. Ty, Rafał mi teraz poddał pomysł. Ja mogę lecieć na sam początek, podłożyć się naszej miejscówki, wtedy już będę obserwowała Rafała od samego początku. No i jeśli ci się uda, proszę bardzo. Dobra, widzowie, ja już prawie ląduję. Zaraz tutaj sobie zbierzemy podstawowe rzeczy, o czym musimy pamiętać, o tym co zwykle. Macy, ryby i tak dalej, bo to jest naprawdę bardzo ważne na customie. Ewela zalicza twarde lądowanie i obserwuje teraz Spidermana. Teraz się przyjrzyjcie. I ja ogółem życzę powodzenia Ewelinie. Dlaczego? Dlatego, że jest 64 osoby, a superbohaterów jest bardzo dużo. To, co ja robię podczas tego odcinka, moim zdaniem przejdzie do historii tego kanału, więc Ewela, poszukuj się. Dlatego, że my nie jesteśmy fanami, to nie oglądaliśmy filmów nigdy razem i nie wiem właśnie, jakim ulubionym takim skinem superbohaterem jest Rafała. Znaczy, kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć. Jaki ulubiony superbohater jest Rafa? Dobrze to mówię? Mi tu nie gra. Wiem, Rafał robi Skybase'a, albo będzie łowił rybki i będzie cały czas w wodzie. Ej, to jest po prostu piękne, co ja robię, widzowie. Ewela nie domyśli się ani troszeczkę. Jak widzicie, niektórzy spadają z wysokości. Być może gdzieś tam na tych sterowcach sobie gdzieś wylądowali, czy gdzieś. Ja uważam, w ogóle tu, gdzie teraz spadłem, że to będzie chyba moja jedna z ulubionych lokacji, dlatego, że zobaczcie, jaki loot zabrałem z tego, co mam i ile maców też udało mi się zyskać. Na pewno nie jestem tam, gdzie zawsze z Eweliną latam. No, Ewela, ogółem życzę ci powodzenia. Ja coś czuję, że Rafał tutaj coś ściemnia. Coś tu ściemnia i czuję, że wykorzystam sobie jakąś kartę podpowiedzi, bo nie mam totalnie, jakoś nie wiem, nie czuję tego odcinka. Przez to, że ja nie znam w ogóle nawet nazw, to nie czuję tego odcinka i czuję, że przegram. Już tutaj zwątpiłam na samym początku, ale w ostatnim odcinku bardzo dobrze nie poszło, więc może tutaj akurat też mi się uda. Więc Rafał, proszę jakąś kartę podpowiedzi. Dobrze, no to możesz zadać mi pytanie. Akurat nie mam żadnego pytania. Dobra, czy jesteś Supermanem? Czy jestem Supermanem? Nie, nie jestem Supermanem. No, to mogę ci powiedzieć, że jest to prawdziwa karta podpowiedzi. Kolejne dwie mogą być fałszywe, w sensie jedna z tych kolejnych dwóch. To na pewno jest prawdziwe, że nie jestem Supermanem, żeby ci w miarę tutaj jakoś pomóc. Dużo tutaj Supermanów, tylko mi się myli. Mam nadzieję, że ja dobrze rozróżniam i że to jest ten Superman. Jak coś, to napiszcie w komentarzu, czy ja tutaj nie zrobiłam jakiegoś fejla. To jest Superman, tak? Spiderman to jest Spiderman, a to jest Superman. Dobra. Czyli na pewno Rafał nie jest tym, czy na pewno nie jestem skinem, więc mogę już tutaj sobie skipnąć, a
dużo osób takie skiny wybrało. No ja sobie chodzę, zbieram macziki. Tych macików mam w sumie nawet w porządku jak na razie. Boję się, że będą trolle, bo przez pierwsze dwie strefy na razie sobie po prostu wszystko zbieramy. Później dopiero przechodzimy do walki, żeby tutaj, wiecie, żebym nie odpadł na samym początku w sumie. Ja niestety mam problem, ponieważ nie wczytuje mi skinów i cały czas pokazuje mi te same osoby i cały czas mi Supermana pokazuje. Ja mówię, że już drugi taki sam, a to jest cały czas ta jedna osoba, także po prostu będę musiała poczekać, jak ona zginie albo nie zginie i wtedy mi zazwyczaj się to odblokowuje i mogę obserwować wszystkich. A powiedz mi tak powiedz mi po prostu, gdzie jesteś? Ja obserwuję teraz takiego skina, gdzie chyba dużo pro playerów teraz nim gra, w takim obcisłym kostiumie białym czy tam szarym. To jest spocony skin, Ewela, to jest tak jak kiedyś piłkarka, coś takiego. Myślałam, że tym skinem może grać Rafał, ale tutaj on nie ma w ogóle broni, chyba że Rafał specjalnie nie zbiera broni, zbiera leczenie i będzie grał na strefę i będzie robił wina poza tym, bo on coś tam kombinuje, tylko nie wiem co. Ewela, ogółem ci powiem tyle, nie domyślisz się i już jesteś przegrana, tak ci powiem szczerze, już teraz jesteś przegrana. Ale grasz normalnie, czy nienormalnie? Nie, no normalnie gram, no ja jak mam grać, nie wiem, nogami mam grać, czy co? To czemu się nie domyślę? Po prostu zobaczysz, ten odcinek przejdzie do historii. Wiem, masz skina, który się transformuje. No, ale... Zobaczymy, czy ci się uda. Nie no, w sumie bardzo dużo bohaterów, tak jakby ma kilka styli. O tym, co mówiłem na samym początku odcinka. Wiedziałem, że ubiorę Ironmana, ale w końcu go nie ubrałem. I on ma na przykład wiele styli. W sensie bardziej o to mi chodzi. Napiszcie w komentarzu, czy się domyślaliście, którą osobą jest Rafał, czy nie. Bo ja na razie nie wiem. Jestem w czarnej D. Ja się teraz transportuję w inne miejsce. Ktoś w ogóle do mnie strzelał. Można powiedzieć, obił mi trochę pojazd. Paliwo mi się kończy. Mogę teraz dużo więcej powiedzieć, dlatego że Ewela po prostu... nie może mnie obserwować, bo jest wszystko zablokowane, więc chwilę jestem, można powiedzieć, bezpieczny. Ja przechodzę sobie... właśnie, pytanie, gdzie tu przejść? Tu nie ma dobrego miejsca, tak szczerze. Co, masz kogoś? Aha, ty ziewasz, ja myślałem, że Ewela kogoś ma, ona tam po prostu ziewa, nie? Nie, ja wpadłam na pomysł, co ty możesz kombinować? Możesz zrobić Skybase'a z czołgiem albo autobusem. Nie wiem, czy mi się chce takie rzeczy robić. W sensie, Skybase'a jest ciężko zrobić, bo widzowie by go od razu podwalili, więc no, może być ciężko, jeśli chodzi o Skybase'a po prostu. To jest dokładnie to, widzowie, co wy teraz widzicie. Bum. Siedzisz w działku. Nie, ja już mam swoją pozycję. Możecie teraz zobaczyć, gdzie ja jestem. Ewela, kogo ty obserwujesz i gdzie? Powiedz mi. Ja obserwuję Supermana i jestem tutaj koło wykrzywionych wieży nad wodą i zostałam tu uwięziona przy tym Supermanie. Dobra, widzowie, my już możemy się bić. A tutaj ten ziomek... No ty, gamoniu. Chłop mi. Przebijamy mu te opony. Masz. Kubańcu. Dobra, widzowie, jesteśmy. Ewela, czy ty już możesz podmieniać, czy jeszcze nie? O, mamy tutaj nową osobę. Udało się. Zaczynamy tutaj obserwowanie. Mamy tutaj jakąś panią Spiderman. To jest pani Spidermanka? Tak się domyślam, nie wiem. Ma leczenie. Rafał w takiej kolejności nie używa raczej broni, więc na pewno to nie jest on. Rafał nie jest Supermanem, więc... O, dobra, mogę już obserwować. To jest fajny skin. O! Rafał. Słucham. Czy ty się podbudowałeś w domku na dachu? A skąd o tym wiesz? Ty mi patrzysz znowu w ekran. To jest bez sensu. Tutaj prawie ta osoba padła. Rafał, jakby padał, to byś pewnie krzyczał: oj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 
Ale ten kilof tutaj, to on mi się wydaje, że nie jest taki jakiś... A właśnie, Rafał, czy wybrałeś plecak i kilof do superbohatera? Nie, to jest coś, co pasuje do skina. Skin musi być superbohatera, reszta, no... jest jak jest. To jest fajna babeczka, ale myślę, że Rafał by się leczył, jakby miał splasze, a 18 HP, to by się leczył, więc myślę, że to nie jest on. Teraz pytanie, czy Rafał wybrał jakąś babeczkę, jakąś ładną superbohatereczkę? Ja same ładne babeczki zawsze wybieram. A może i nie babeczkę, zobaczymy. Do Rafała doszło, że więcej jest superbohaterów facetów i powiedział, dlatego, że może nie babeczkę, a pewnie wybrał babeczkę. Nie, ja po prostu mówię prawdę. Tutaj pasuje plecak, ale ten kilof mi się wydaje, że nie pasuje do tego skina, a Rafał powiedział, że wybrał taki skina, taki kilof i taki plecak. Tak, to pasuje do skina. I teraz Rafał chce kartę podpowiedzi. Chcesz kartę podpowiedzi? A zadaj pytanie. Bez pytania, po prostu daj mi kartę. Karta podpowiedzi jest taka, że raz, że ten, że mam czerwone rzeczy. To dużo mi ułatwiłeś. Tu wątpię, że Rafał taki plecak do takiego skina ubrał. Ale w ogóle w superbohaterach często... O!
Ta laska też nie pasuje do tego skina. Często jest czerwony kolor. To mi nie podpowiedziało dużo. Skórka na broni. Rafał nie używa w ogóle skórek do broni. No i tutaj ta dyskorolka pasuje do tego Spidermana. Tylko ten kill-off, on jest jaki? Chyba taki niebieski, a niebieski do żółtego troszkę tak średnio. W ogóle za chwilę będzie bardzo mała strefa. I jaka rybka na plecach, to też wątpię, że to jest Rafał. W ogóle jeszcze nie mam żadnego tropu, nie mam przypuszczeń, którym skinem może grać Rafał. Wla, podpowiedzieć ci? Ja stoję prawie cały czas w jednym miejscu. No ale nie wiem gdzie, nic mi to nie daje. Ten skin w ogóle jest bardzo ładny. Rafał przebudował całą miejscówkę? Co ty takiego wow zrobiłeś? Ej, miałem tam co dopiero myśl taką, żeby przelecieć na drugą stronę, a tam takie dymy się zaczynają dziać. Tu ta babeczka, o, czy to jest super bohaterka? Czy ona bardziej kojarzy z tym, z Halloween? Z horrorów jakiś. Nie wiem, czy to jest super bohaterka, ale kill-off na pewno ma pasujący, plecaka nie ma. I patrzcie się, ile ma rybek! Ty, Rafał, łowiłeś znowu? Nie, ja tym razem nie mam żadnej ryby. Żadnej ryby. Dobra, to już tutaj mam jakiś cel. 18 osób i muszę obstawić. Tutaj ktoś sobie nie zmienił kill-off ma z wcześniejszego i ma z jajkami, także na pewno Rafał zmienił i to nie jest na pewno on. Ej, widzowie, ja przepraszam, że tak w miejscu stoję, ale akurat strefę miałem cały czas, więc no, jest jak jest. Tu są jakieś fajne bronie. Jest babeczka, prawdopodobnie Rafał ma babeczkę, taka biała tutaj, kill-off taki. Myślicie, że Rafał ubrał jakiś plecak, czy bez plecaka gra? Myślę, że ubrał. O. To może być Rafał, ale Rafał zazwyczaj nie bierze aptek. Nie no, ja i apteczka Ewela, zastanów się. Ej, te rakiety to jest normalnie takie straszne. Myślicie, że Rafał by tak podjechał? No ja zawsze podjeżdżam. Tutaj niektórzy pozostawiali sobie plecaki na przykład z wcześniejszego customu i nagrywaliśmy odcinek po odcinku. I na przykład jest wiosenny plecak i super bohater. Ewela, czy ty już wiesz, którym skinem jestem ja? Bo zaraz będziesz musiała odgadywać. Wiem, ale nie wiem. Znaczy wiem, że muszę odgadywać, ale nie wiem, który to ty. Ta babeczka, impulsy, duże pory. Ulala. O, Rafał powiedział ulala, a tam bardzo dużo damage'a zadał. Ma high granda tutaj. Rafał. Słucham. I ma czerwone w skinie i jest kobietą. Impulsy ma. Nie ma rybek. Nawet dużo matsów ma. Pamiętaj, że dużo rzeczy mogło być fejkowe, Ewelcia. A, no jasne, jasne. Patrzymy, czy coś... Właśnie, coś czerwonego. Teraz szybko, 10 miejsc. Tutaj nie ma czerwonego. Lecimy do tyłu. Nie ma czerwonego. Tam ma czerwone. Tu nie ma czerwonego. Tu ma broń, ale on nie ma skórek na pewno, Rafał. Tutaj myślałam, że to jest Rafał. Zapomniałam o tym czerwonym. To jest różowe, nie czerwone. Tu ma czerwone, ale wątpię, że taki plecak. Tu nie ma czerwonego. Tu nie ma czerwonego. Tu ta babeczka też nie ma. Spiderman, tu jest kill-off był zły. Ta babeczka. Albo Rafał jest tym. Nie ma czerwonego, nie ma czerwonego. No Ewela, wiesz, którym ja jestem? Chyba tak. Zobaczymy, czy wiesz, którym ja jestem. Mam, mam między chyba dwoma. Ewela, kim jestem? Jeszcze 10 miejsc. Ja jestem teraz Spidermanem. Tyle ci mogę podpowiedzieć. Jakim Spidermanem? No, Spidermanem jestem. Ja już wiem, który ty jesteś. I jesteś Spidermanem rzeczywiście teraz. Nie, nie jestem Spidermanem. I byłeś babeczką przed chwilą. Tylko zapomniałeś o tym, że tylko ty jedyny miałeś ten plecak. I ja mam nazwę graczy. Jesteś gracz 332. Nie. I masz impulsy. I to jesteś ty. I znowu wygrałam. Nie, no jak? I ja obstawiałam, tak nawet widzowie tutaj potwierdzą ci, że ja obstawiałam, że to jesteś ty. I teraz się zmieniłeś na babeczkę. W życiu bym tak nie zrobił. Dobra, także życzę ci teraz powodzenia. Oddaję tobie tutaj teraz pole do popisu. To nie jestem ja przecież. Nie jestem Spidermanem. Ewela mówiła wcześniej o jakimś innym skinie. Pęk zwycięstwa. Ty, ty, ry, ty, ry, ty, ty, ry, ty, ry, ty. 9 osób do końca. Rafał ma high granda. Ma fajną pompę, ma jednego impulsa, ma dużo leczenia, ale nie ma rybek. A tam sprawdzę, Rafał, czy jest osoba, co ma dwie rybki, ma spray. Dalej, Rafał, jest osoba, która ma 12 rybek. Ile? Sprawdźmy, jak tam sytuacja wygląda u innych graczy. 9 matsów, 3 ryby, spray. Dobra, Rafał, przegrałeś. 3 osoby. Harley została poza strefą już. Zjada rybki, zostało jej 8 rybek. Tutaj pada. Zostałeś, Rafał, ty i Harley. Harley zostało... Ej, no, no gdzie te ryby? No, ryby mnie strolowały. Przegrałem. Widzowie, no drugie miejsce. Ale wiecie, co wam powiem? Ja myślałem, że to jest ostatnia osoba z tyłu i w sensie ta na dole. Ja chciałem podjechać i wygrać, no ale drugie miejsce też dobrze. Łapkę w górę zostaw, padaj na pozostałe odcinki.